Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Biała Dama. Dzisiaj pokażę Wam nowości w mojej szafie, pokażę Wam w jakim sklepie się obłowiłam i pokażę Wam dlaczego warto tam zajrzeć. Ale na początek łapa w górę, bardzo Was proszę, to bardzo motywuje. Sub na kanale, czerwony guzik na dole powinien się zrobić szary. Dzwoneczek obok kliknijcie, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i dobijamy do 1000, robimy fajny konkurs, lecimy, więc nie przedłużając. Zaczynamy. Na samym początku chciałam Wam powiedzieć, bo może część Was wie, może część z Was nie wie. Sklepy, sieć sklepów Orsay w Polsce kończy swoją działalność i po prostu się zamykają. I następuje to w różnych etapach, to znaczy w jednej galerii na przykład może już było zamknięcie, w innej galerii dopiero będzie za miesiąc zamknięcie. One się zamykają etapami. Co istotne, przez to, że się zamykają, to w tych sklepach jest wyprzedaż i będą się wyprzedawać totalnie. I ja w związku z tym, że trafiłam na taką wyprzedaż, troszkę tam kupiłam. To jest trochę paradoks, bo ja Orsaya po prostu nie lubię. Nie lubiłam się tam ubierać, nic mi się tam nigdy nie podobało. Weszłam ze względu na to, że moja mama w zasadzie będąc, byłyśmy razem na zakupach i stwierdziła, żebyśmy zobaczyły. No i co ciekawe, ja weszłam z dużo większą ilością rzeczy niż moja mama. Więc jestem zadowolona i naprawdę te rzeczy są świetne. Co więcej, powiem Wam, że ja byłam 2 dni przed likwidacją sklepu w jednej z moich galerii w moim mieście i tam było wtedy minus 70% na wszystko, więc naprawdę totalna wyprzedaż i bardzo warto było tam zajrzeć. Oczywiście jest minus taki, że są to pojedyncze sztuki i nie zawsze rozmiarowo trafimy. Mnie się jakoś udało, ale na przykład torebki, paski, apaszki, wiecie, jest mnóstwo też rzeczy, które możecie kupić no, poza jakąś tam rozmiarówką, prawda? Więc warto zajrzeć. Wiem, że dzień wcześniej, czyli 3 dni przed zamknięciem, było jeszcze minus 50%. Potem pojechałam do drugiej galerii, żeby oczywiście jeszcze tam, myśląc, że pewnie będzie to samo i jeszcze tam zobaczyć, co jest i może jeszcze coś dorwać. No niestety w drugiej galerii sklep Orsay zamyka się u mnie 30 czerwca, więc na pewno około 28 się tam zjawię. I pewnie też coś, mam nadzieję, że uda mi się coś wyhaczyć, bo już sobie coś tam upatrzyłam. Więc to tak tytułem wstępu. Zachęcam Was, żebyście w swoim mieście też zobaczyły sobie Orsaya bez takiego uprzedzenia wcześniejszego, a może lubicie. Więc tym bardziej. Zajrzyjcie, zobaczcie, bo może upolujecie coś fajnego, a ja Wam teraz pokażę, co udało mi się tam złapać. Pierwsza rzecz Orsayowa, którą chciałam Wam pokazać, to jest t-shirt. I niby powiecie, że to taki zwykły t-shirt. Nie wiem, jak Wam to pokazać, żeby najlepiej, wiecie, światło. No, napis, klasyka, z tyłu jest po prostu gładki. Dla mnie to jest taki basic. Ale co jest istotne, ten t-shirt nie jest biały, bo tego jest do końca nie widać pewnie w kamerze, ale to jest taka śmietanka, taki jak takie ekri, bardziej bym powiedziała śmietanka. Bardzo fajnie też wygląda ten napis, dlatego że to jest wyszywane i to jest duży plus tego, że te litery w większości są po prostu wyszyte, więc nie będzie się to po prostu łuszczyło po praniu, pękało, fajnie. No nie wszystkie, bo niektóre nie, ale w większości są wyszyte właśnie, więc to jest super. No i przede wszystkim ten t-shirt jest świetny jakościowo. Genialny. I teraz jeszcze zanim w ogóle Wam pokażę resztę, to chciałam Wam powiedzieć, że za wszystkie rzeczy z Orsaya, i to jest pierwsza rzecz, zapłaciłam 139 zł. Kupiłam 5 rzeczy, chyba 5. Teraz policzymy. To jest jedna z nich i ta koszulka normalnie kosztowała 50 zł. No, podoba mi się niesamowicie, pasuje do wielu rzeczy, tak jak mówię, no totalny basic, nie ma się tu co rozgadywać. Przede wszystkim dla mnie jakość tej koszulki jest świetna. Ta bawełna jest naprawdę super jakościowa, świetnie się to układa, dla mnie mega. Więc to jest taka pierwsza zdobycz. Druga rzecz z Orsaya, tym razem pokażę Wam spodnie i powiem Wam, że to był taki strzał w dziesiątkę, że to jest aż niemożliwe. Ja sobie tutaj jeszcze podwinę, żeby Wam pokazać, jak ja je noszę, bo faktycznie większość spodni trochę podwijam. Czarne jeansowe spodnie, tutaj mają gumkę, więc to naprawdę świetnie się sprawdza, bo po prostu są bardzo wygodne. No i jak się tam, wiecie, trochę przytyję, to i tak będą ok.
świetnie, genialnie leżą na tyłku. Ja po prostu jestem zakochana w tych spodniach. Bardzo długo szukałam czarnych jeansów, które będą na mnie dobre. Nie chciałam skinny, nie chciałam jakichś opiętych, obcisłych rurek. Trochę też nie chciałam takich typowych mam jeansów. Bardziej chodziło mi o taki boyfriend. Powiedziałabym, że to jest taki boyfriend slim. Coś takiego. Oczywiście spodnie mają świetne złote dodatki, co jest ogromnym plusem, bo ja po prostu kocham złote dodatki wszędzie. No i tak, nogawka oczywiście, tak jak lubię ostatnio, tu jest troszeczkę szersza, ona się zwęża ku dołowi, tu już fajnie tą łydkę nad kostką troszeczkę bardziej opina, ja sobie to jeszcze podwijam, więc ten efekt jest spotęgowany tego zwężania się. Tak jak mówię, one mają taki wyższy stan troszeczkę, bo mi tak sięgają gdzieś chyba do pępka, ale naprawdę są genialnie wygodne. No po prostu ja nie miałam tak wygodnych spodni. Jeszcze Wam pokażę drugie, które po prostu są mega wygodne, ale już nie z Orsaya. I te spodnie normalnie kosztowały 120 zł, więc no 119, tak? No patrząc na to, że za całe zakupy zapłaciłam 140, no to błagam. I to była jedyna para akurat w moim Orsaju. Są idealne, idealna jest długość, idealny jest rozmiar. Nie wiem, no po prostu jakieś mega udane łowy miałam. No i cóż, i wiecie, czarne spodnie w szafie. Klasyka klasyki, tak jak z sukienkami, pasuje do wszystkiego. Czy założycie ten t-shirt, koszulę, trampki, szpilki, cokolwiek do tego weźmiemy, to wszystko do czarnych jeansów pasuje i zachęcam Was do tego, żeby czarne jeansy oprócz niebieskich, klasycznych w swojej szafie posiadać. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz ubraniową z Orsaya, bo to spodnie i koszulka to jest jedno. Teraz będzie jeszcze jedna rzecz ubraniowa, a dalej pokażę Wam torebki. Dobra, jak widzicie, to jest koszula. No w moim przypadku raczej nie mogło zabraknąć koszuli, bo pewnie już dobrze wiecie, że ja koszulę uwielbiam, kocham ogromnie. Już oczywiście podwinięte rękawy, bo jakże to, ja koszuli bez podwiniętych rękawów raczej nie noszę. No i tak, ta koszula też chyba kosztowała około 100 normalnie, więc jak tak policzyłam, to za wszystkie zakupy normalnie zapłaciłabym 480 zł, a zapłaciłam 140. No to hello, wiadomo, genialny materiał. Wydaje mi się, bo powiem szczerze, że chyba wycięłam jej metkę, więc ja zawsze wycinam, wiecie, tu wycinam i tu wycinam, bo mnie to po prostu gryzie i ja nie mogę, nie znoszę. Więc powycinałam i nie pamiętam po prostu, jaki ona ma skład. W dotyku powiedziałabym, że to jest wiskoza połączona z bawełną. Przepięknie się układa, nawet jeśli się pogniecie, to ona momentalnie się rozprostuje, naprawdę. I to jest rozmiar chyba 40. albo 42 i specjalnie wzięłam większą, też była jedyna gdzieś taka, wiecie, rzucona w przymierzalni i wzięłam ją, żeby zobaczyć, czy może nie będzie jako taka oversize'owa koszula fajnie na mnie pasować i pasuje idealnie. Jest świetna, jest dłuższa, więc można ją wpuścić w spodnie, można ją związać z przodu, świetnie wygląda do tych czarnych spodni, ale też można ją rozpiąć i po prostu pod nią założyć jakiś topik, albo biały t-shirt, albo coś w serek, albo właśnie jakąś, no tak jak powiedziałam, topik, bokserkę, cokolwiek i założyć na przykład do shortów, jako narzutkę. No kombinacji, kolor przepiękny, bo to jest taka zieleń połączona z niebieskim, błękitem, no jest śliczna i jestem z niej mega zadowolona i wiem, że to jest taki znów taki basic, który w mojej szafie się świetnie sprawdzi, będzie pasował do wielu rzeczy. To możecie tak naprawdę zabrać ze sobą na wakacje, możecie to narzucić wtedy, nie wiem, nawet na kostium, możecie nosić do shortów, możecie nosić do jeansów, możecie nosić na bardziej elegancko. Zastosowań tej koszuli jest pierdyliard, więc naprawdę coś takiego warto mieć w swojej szafie i powiem Wam, że widziałam ostatnio w Zarze, na stronie Zary i one się szybko wyprzedają, więc jak znajdę, to Wam podlinkuję coś podobnego, tylko bardziej taką piaskową i też ja ją widziałam właśnie w takiej stylizacji jako rozpiętą, do shortów. Jeśli uda mi się ją znaleźć, to Wam wrzucę w opisie, bo była fajna, no ale w związku z tym, że kupiłam tą, to tamtej nie zamawiałam.
Jeśli chodzi o Orsaya, to z ciuchów to tyle. Teraz Wam pokażę, jakie dorwałam torebki. Może to nie jest jakaś rewelacja, ale za te pieniądze naprawdę grzech było nie wziąć. No, taki zakup hojs. Dobra, kochani, lecimy teraz do torebek. No i pierwsza z nich to jest Orsayowa. Zobaczcie w ogóle to. To jest takie słodkie. O, mamo. No tak, teraz ja jestem niebieska, to jest niebieskie. Pikowana z łańcuchem. Tył ma taki. No tak jak mówię, no taka słodziutka, letnia, super się nadająca na wyjście na, nie wiem, miasto, piwko albo zabranie po prostu do walizki na wakacje, bo ona akurat jest tutaj wypchana papierami, żeby się taka, wiecie, nie zrobiła brzydka, ale jak ją złożymy i włożymy do walizki, to nie zajmie naprawdę dużo miejsca, a będzie fajnym wakacyjnym dodatkiem, na przykład na jakiś wyjazd, wylot czy coś takiego. Łańcuchy teraz bardzo w modzie. Czego chcieć więcej? Normalnie kosztowała chyba około 90 zł. Nie ma co więcej o tym mówić. Torebka jest świetna i na pewno ją wykorzystam w to lato. Ale drugą fajną torebką, rzucę sobie to tam gdzieś, drugą fajną torebką, którą dorwałam i to jest, bardzo mi się podoba i szukałam czegoś takiego, takiego tote baga, które teraz są bardzo modne. Może to nie jest taki tote bag typowy, no zdecydowanie nie jest, bo nie ma to takiej formy torby zakupowej, no ale powiedzmy, że to płótno, które jest z przodu, troszeczkę tego tote baga przypomina. Tu jest fajna, dlatego że ma zapięcia i możemy sobie ją po prostu, o, ścisnąć albo rozszerzyć. Ja wolę rozszerzoną. Ma też długi pasek, ale powiem Wam szczerze, ona tak średnio wygląda z tym długim paskiem. Tył jest po prostu gładki. Kolor jest świetny. Oczywiście znowu złote dodatki, więc dla mnie mega plus. Zasuwana też na suwak. To też jest atut, jak dla mnie. Nikt tam łapy nie wsadzi, niepowołany. No i tak, świetny kolor, bo ja ten toffee karmelowy bardzo lubię i ostatnio się z nim polubiłam i te rzeczy pasują też w tym kolorze do wielu, wielu rzeczy, które ja mam w szafie. No i ten przód, który jest wykonany z takiego płótna i naprawdę świetnie, bardzo świeżo, letnio, wiosennie to wygląda. Wiele stylizacji z tą torbą na pewno będzie można skomponować. Torebka normalnie kosztowała 140 zł, a ja za 140 zł zapłaciłam za te wszystkie rzeczy, które Wam do tej pory pokazałam. Więc same zobaczcie, da się, warto i warto zajrzeć, pomimo ewentualnie uprzedzeń do Orsaya, albo tak jak mówię, jeśli kochacie, to tym bardziej zajrzyjcie do swoich sklepów, bo możecie dorwać takie perełki. Teraz przechodzimy do zakupów z Reserved. Mam tam dwie rzeczy i Wam szybciutko pokażę. Pierwsza z nich, typowo letnia, oversize'owa bluzka, mocno oversize'owa bym powiedziała. Zobaczcie, w jakich kolorach. Wygląda to świetnie, już chodzona. Naprawdę super, ja się bardzo czuję teraz dobrze w wiosna-lato w takich żywych kolorach. Genialnie te kolory sprawdzają się do jeansów, szczególnie z niebieskim, z jasnymi spodniami, świetnie to wygląda. Ten rękawek tutaj jest nie dość, że dosyć szeroki, to też długi, bo zobaczcie, ona tak naprawdę, to ten rękawek, czekajcie, odwinę Wam tu, to ma taki, wiecie, o, poza łokieć bym powiedziała, takie 3/4. Z tym, że ja sobie go podwijam i według mnie wygląda to świetnie. Bardzo lubię, kiedy bluzka ma też tutaj takie rozporki, bo zdecydowanie łatwiej się to stylizuje. No i tył jest dłuższy niż przód, co pewnie jest widać. To również mi bardzo odpowiada. T-shirt kosztował 50 zł, 49,99. Był też w kolorze granatowo-białym. Nie wiem, czy jeszcze był inny kolor. Na pewno moja mama sobie wzięła granatowo-biały i to jest, słuchajcie, SK. Jest dosyć obszerny, ale powiem Wam, że naprawdę tak fajnie to wygląda, luźno, świeżo. Podlinkuję Wam oczywiście, jeśli tylko znajdę na stronie Reserved. A teraz Wam pokażę jeszcze moje ukochane spodnie, które sobie kupiłam. Dobra, spodnie z Reserved. No, tadam! Znowu podobny styl do tych czarnych z Orsaya, gumka. Jezu, ja kocham po prostu ostatnio te gumki. Jest w tym tak wygodnie. Zobaczcie, tu jest gumka, z przodu jej nie ma. Ten cały tył jest z gumką i świetnie trzyma to tyłek i fajnie trzyma to w ryzach też ewentualnie brzuszek albo jego nadmiar. Super to wygląda. To nie jest do końca jeans, tylko takie płótno w kolorze takiego brudnego błękitu.
Chciałam sobie kupić jeszcze jedne jasne dżinsy, ale stwierdziłam, że to będzie sztos. I faktycznie na cieplejsze dni ten kolor się sprawdzi świetnie. Oczywiście podwijka musi być. Już chodzone, bo po prostu nie mogłam się powstrzymać. Są naprawdę świetne. Nie są bardzo wysokiego stanu, ale też to nie są spodnie płytkie. To nie są takie biodrówki, absolutnie nie. Nogawka znów taka boyfriendowa, czyli taka, jaką kocham. Spodnie kosztowały 109 zł i moim zdaniem są warte każdej złotówki. Ja mam w rozmiarze 38 i są idealne. Nie jestem jakoś bardzo, powiedziałabym, cienka, szczupła. To się pewnie zmieni do lata, mam nadzieję. Mam taką nadzieję, ale 38 jest na mnie idealne. Jeżeli nosicie takie M-ki, to jest 38 super. Jeżeli bardziej S-ki, to 36 będzie na pewno dobre. Jeżeli szukacie takich jasnych spodni, które są pomiędzy jeansem a materiałem i są mega, mega, mega wygodne, to koniecznie zamówcie sobie te. Ja Wam ogromnie polecam. I oczywiście link postaram się dodać w opisie. Kochani, ostatnia rzecz na dziś. Jaram się, bo uwielbiam to. No nie mogło zabraknąć na wiosnę jeszcze butów. Szczególnie w ogóle Vansów. Ja kocham Vansy. Nie wiem, 3-4 pary Vansów już w mojej szafie są. Jest i teraz na Zalando. Ostatnio oczywiście była promka. I one jeszcze są chyba w promocji. I znów, jeżeli znajdę, to Wam podlinkuję. Znaczy je na pewno znajdę. Nie wiem, czy będą w takiej samej cenie. Może będą bliższej. Życzę Wam tego, bo buty są genialne. Zobaczcie. To jest Vans, ale to jest taki Vans, powiedziałabym, taki wyższy pomiędzy wysokim Vansem a niskim Vansem, bo one są takie do kostki, nie za kostkę, a do kostki. Buty prezentują się nieziemsko, niesamowicie. To jest kolor, pewnie aparat to trochę przekłamuje, ale to jest takie bordo, taki buraczek, buraczkowy. Boże, pasuje po prostu genialnie. Do jasnych spodni, do ciemnych, do sukienek, do spódnic, do dłuższych, do krótszych, no po prostu do shortów, krótkich spodni, bermudów, wszystko. Po prostu, Boże, te buty założycie do wszystkiego. Vans, turbo wygodny but. I co jest ważne, czego ja się trochę obawiałam, pokażę Wam na tym drugim. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale w bucie w środku, tutaj jest... Te sznurówki przeszkadzają. Tutaj w środku jest skóra, więc ten but jest cały wyłożony skórą i absolutnie nie ma szans, żeby tutaj Was coś uwierało, w sensie jakiś szew. Tak powinny być robione w ogóle buty i to jest dla mnie ogromny plus tego buta, bo jest po prostu turbo wygodny. Buty kosztowały 230 zł. Aktualnie, w tej chwili, na dzień nagrywania tego odcinka, kosztują, a jest 18 maja, kosztują chyba około 190, coś w takich granicach, więc no jeszcze są tańsze, bo tam jakieś minus 20% w tej chwili na Zalando jest. Podlinkuję Wam, są jeszcze inne kolory, przepiękne, prześwietne buty na wiosnę i na lato. To jest taka modyfikacja, bym powiedziała Wam, z oldschooli. Ja oldschoolę mam, uwielbiam, ale boję się, że te przebiją oldschoolę, bo naprawdę są niesamowite, wyglądają świetnie, naprawdę warto je sobie sprawić. Także linki do wszystkiego w opisie. Kochani, w dzisiejszym odcinku to już niestety wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że Was zainspirował. Wszystko to, co Wam się spodobało, a jeśli coś i oczywiście wszystko to, co znajdę z tego, co kupiłam, w opisie. No niestety z Orsa ja Wam nie będę linkować, no bo to wiadomo, sklep się wyprzedaje, więc ciężko cokolwiek tam dorwać. Nie wiem, jak jest na stronie internetowej, nie wiem, czy w ogóle Orsay ma sklep internetowy. Nie sprawdzałam tego, więc kto tam może, piszcie w opisie. Co kupiliście, czy byliście w Orsayu, czy widziałyście coś i czy dorwałyście coś fajnego. Chętnie poczytam, zobaczę Wasze opinie na ten temat. No i co, trzymajcie się ciepło i jak zwykle zdrowo. Cześć!